Przedstawiciel niemieckiej Fundacji Ochrony Środowiska DBU, dr Urlisz Witte, odwiedził Bielawę, aby zobaczyć postępy prac przy realizacji zadania na temat inkubator technologiczny efektywności energetycznej w budownictwie. Jestem pierwszy raz na terenie budowy nowej i bardzo innowacyjnej inwestycji. Cieszę się, że Fundacja DBU, Starostwo Powiatowe i Bielawa realizują wspólnie projekt, który nie tylko podniesie konkurencyjność edukacyjną szkole, ale także sprawi, że Bielawa stanie się jeszcze bardziej zauważalna na ekologicznej mapie Europy. Obiekt powstaje na terenie byłej hali tkackiej w zespole szkół i placówek kształcenia zawodowego w Bielawie, a inwestycje współfinansują powiat dzierżoniowski oraz Fundacja DBU. Partnerem przy realizacji projektu, którego wartość szacowana jest na blisko 2 miliony złotych, jest miasto Bielawa. No w tym momencie znajdujemy się przed byłym budynkiem warsztatów szkolnych, warsztatów tkackich. Hala, którą wielu mieszkańców Bielawy pamięta jako warsztaty, gdzie uczyli, nabywali arkana zawodu w zawodzie tkacz, tak, w zawodach włókienniczych, teraz zostanie przekształcone na halę warsztatową, gdzie będzie można wyuczyć się umiejętności w technologiach budowania, w zakresie budownictwa pasywnego, w każdym razie niskoenergetycznego. Będzie to hala dla uczniów w dwóch zawodach, szczególnie teraz, technik budownictwa oraz technik urządzeń energetyki odnawialnej. I tutaj będzie taki poligon doświadczalny, w zasadzie umożliwiający nabycie umiejętności zawodowych w tych nowych technologiach. Jest to pierwszy raz wspólnie realizowany projekt na budynku czy na obiektach, które w tej chwili są własnością powiatu dzierżoniowskiego. Przypomnę, że jakby ideę edukacji ekologicznej zaczęła Bielawa na tym obiekcie pod koniec lat 90., czerpiąc, że tak powiem, pomysły z naszego miasta partnerskiego Lingen. Wtedy to powstała szkoła słoneczna, którą później starostwo rozwinęło do Centrum Odnawialnych Źródeł Energii, a w tej chwili zrealizowaliśmy już wspólny projekt, właśnie polegający na adaptacji starej hali tkackiej, która kształciła kiedyś techników włókiennictwa, na inkubator technologiczny efektywności energetycznej w budownictwie. Bardzo innowacyjny projekt. Tutaj dzięki współpracy z Fundacją DBU i współpracy właśnie ze Starostwem Powiatowym montaż finansowy właśnie polega na tych dwóch źródłach, a Bielawa występuje jako partner, który daje DBU wiarygodność dobrego wykorzystania środków, dobrego rozliczenia, bo Bielawa od wielu lat otrzymuje dotacje z tej fundacji i zakres prac, który dzisiaj obejrzeliśmy tutaj z panem doktorem Witte, jest bardzo mocno budujący. Będziemy też wspólnie starać się zaraz na początku przyszłego roku pisać kolejne wnioski o uzyskanie dotacji na wyposażenie w elementy dydaktyczne. Teren budowy odwiedził również starosta powiatu dzierżoniowskiego Janusz Guzdek, który od początku śledzi postępy realizacji inwestycji. Powiem tak, że kiedy zaczynaliśmy to zadanie, stan tego budynku, jaki był, można powiedzieć, że był przerażający, bo ten dach, o którym tak początkowo myślano o remoncie, ten dach tak naprawdę nie nadawał się do remontu. Ta dokumentacja, która została przygotowana, obejmująca całość zadania, czyli wszystkie prace budowlane, ale też i technologiczne później, żeby stworzyć możliwość nauczania określonych przedmiotów, no dzisiejszy stan to jest zupełnie odmienna sytuacja. Ja się cieszę, bo rzeczywiście oglądam, jak następuje ten postęp pracy. Widzę, jak się zmienia obieg na zewnątrz i w środku. I wszystko wskazuje na to, że zgodnie z harmonogramem, z terminem zostanie to wykonane. Współczesne budownictwo zmierza w kierunku oszczędzania energii i ochrony środowiska. Dzięki tej inwestycji zespół szkół i placówek kształcenia zawodowego w Bielawie będzie mógł kształcić specjalistów z zakresu budownictwa niskoenergetycznego. Chcemy wszyscy budować budynki energooszczędne, a tak naprawdę nie mamy odpowiedniej kadry, która jest w stanie sprostać wszystkim wymaganiom. Obiekt jest oczywiście bardzo interesujący nie tylko z punktu widzenia edukacyjnego, ale też i z punktu widzenia konstrukcji, bo sam w sobie jest niemal zeroenergetyczny. To znaczy, że praktycznie możemy nawet nie potrzebować w ogóle energii do użytkowania. Oczywiście jest tutaj system taki dyżurny, który zapewni ewentualnie ciepło, energię elektryczną dla budynku, ale będziemy monitorować te zjawiska, jak to wygląda i potwierdzać te założenia projektowe. Natomiast jeżeli chodzi o stanowiska, no wiemy, że łatwo jest zamontować okna, ale poprawnie zamontować okna, wykonać docieplenie czy inne prace budowlane związane z efektywnością energetyczną budynku nie jest tak łatwo.
Z tego powodu postanowiliśmy wraz z projektem takim ogólnopolskim przygotować szkołę, która będzie kształcić w tym zawodzie, w zawodach budowlanych osoby, które będą średnim wykształceniem i będą potrafiły wykonać te proste, a czasami bardzo skomplikowane prace ze względu na nowe technologie. My jesteśmy, można powiedzieć, taką pilotażową pierwszą szkołą. Wprawdzie powstały szkoły ze stanowiskami, ale nie ma takiej szkoły, w którym jest budynek niemal zeroenergetyczny, w którym użytkownicy mogą nie tylko mówić o budynkach zeroenergetycznych, ale sprawdzać, jakie jest zużycie, porównywać z analizami obliczeniowymi. Także to jest pierwszy w kraju taki budynek, w którym z jednej strony mamy odnawialne źródła energii, z drugiej strony mamy zużycie niemal zerowe, prawda? Już w przyszłym roku szkolnym nauczyciele i uczniowie będą mieć do dyspozycji innowacyjne zaplecze dydaktyczne, którego próżno szukać w regionie. Władze szkoły są przekonane, że nowa oferta edukacyjna będzie szansą na rozwój placówki oraz na większy nabór uczniów.